Szczęść Boże, Julita Pszyczka. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. W Wielkiej Brytanii pojawiła się mutacja koronawirusa. Jest ona o wiele bardziej zaraźliwa. Wiele państw zamyka granice ze Zjednoczonym Królestwem. Odwołuje loty i zapowiada testy dla osób, które w ostatnim czasie wróciły z wysp. Tymczasem Europejska Agencja Leków zatwierdza jedną ze szczepionek na COVID-19. Wielka Brytania oprócz Brexitu mierzy się także z nową odmianą koronawirusa. Wiadomość poruszyła cały świat. W obliczu świąt Bożego Narodzenia wiele państw zamyka swoje granice dla podróżujących z i do Wielkiej Brytanii. Taką decyzję podjęła też Polska. Wczoraj została podjęta decyzja o tym, że z poniedziałku na wtorek, czyli dzisiaj o północy, zostaną wstrzymane wszystkie loty z Wielkiej Brytanii do Polski i ta decyzja oczywiście jest podtrzymana. Zakaz dotyczy samolotów z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Będzie on obowiązywał do 6 stycznia 2021 roku. Loty zawiesiły też Niemcy, Francja, Włochy, Holandia, Szwajcaria, Kanada czy Rosja. Choć takie działania mają zapobiegać transmisji wirusa, to jednak powodują bunt podróżujących, którzy w przededniu świąt chcą wrócić do swoich krajów. Setki osób czekają od rana w długich kolejkach na lotniskach, próbując opuścić Wielką Brytanię przed wprowadzanymi przez kolejne kraje zakazami lotów. Wiele państw organizuje także testy dla tych, którzy zdążą wrócić przed wprowadzeniem restrykcji. Minister zdrowia Adam Niedzielski wydał w tej sprawie dyspozycję dla inspekcji sanitarnej. Żeby każda osoba, która dzisiaj lub w ostatnich dniach przybyła do Polski z Wielkiej Brytanii, miała możliwość przeprowadzenia szybkich testów poprzez skierowanie na takie testy przez sanepid. Mówił rzecznik rządu Piotr Müller. Tymczasem Europejska Agencja Leków zatwierdziła szczepionkę Pfizer do użytku na terenie Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, Europejska Agencja Leków zatwierdziła szczepionkę Pfizer-BioNTech przeciwko COVID-19. Na tej podstawie Komisja Europejska podejmie decyzję o dopuszczeniu szczepionki na rynek Unii Europejskiej. Rząd zapewnia, że Polska jest gotowa do dystrybucji i akcji szczepień. Mamy deklarację, że do wieczora 26 grudnia trafi do Polski pierwsze 10 tysięcy dawek szczepionki przeciwko koronawirusowi. Do południa 27 grudnia preparat dotrze do wybranych szpitali węzłowych i tego samego dnia rozpoczną się szczepienia 10 tysięcy osób. Wciąż nie wiadomo, czy szczepionka działa również na nową odmianę koronawirusa. Na potwierdzenie trzeba poczekać, bo szczepionka nadal przechodzi ostatnią fazę testów. Zakaz przemieszczania się w noc sylwestrową jest bezprawny. Takie stanowisko zajął rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Rząd zapewnia, że postępuje zgodnie z prawem, z którego korzystał już wiosną, a ograniczenia są konieczne do zapewnienia Polakom bezpieczeństwa. Rzecznik Praw Obywatelskich zapewnia, że zależy mu na bezpieczeństwie i zdrowiu Polaków. Przekonuje równocześnie, że nowe restrykcje, które po świętach chce wprowadzić rząd, są niezgodne z prawem. Uważam, że wprowadzenie rozwiązania, które polegałoby na zatrzymaniu wszystkich mieszkańców Rzeczypospolitej w domach w czasie nocy sylwestrowej byłoby bezprawne, ponieważ nie ma ku temu odpowiednich przepisów ustawowych, które by tego typu regulacje pozwalały wprowadzić. W noc sylwestrową będzie zakaz przemieszczania się od godziny 19 do 6 rano 1 stycznia. Rząd wprowadzi ograniczenia specjalnym rozporządzeniem. Zostanie ono wydane na podstawie zapisów ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Z tych samych przepisów rząd korzystał wiosną w dużo szerszym zakresie, podkreśla minister Piotr Müller. W tej chwili mówimy o ograniczeniu na poziomie kilkunastu godzin. Jestem przekonany, że większość osób, bez względu na to, czy byłyby takie ograniczenia wprowadzane formalnie, a będą wprowadzone formalnie, dzisiaj jeszcze będzie wydane rozporządzenie, też zachowałoby się w sposób rozsądny, nawet gdyby takie ograniczenie nie było formalnie wprowadzone. Zakaz wychodzenia z domu bez uzasadnionej potrzeby obowiązuje już m.in. we Włoszech, Francji i Czechach. W wielu krajach w okresie świątecznym do domu będzie można zaprosić ograniczoną liczbę gości. Nawet jeśli restrykcje budzą wątpliwości natury prawnej, najważniejsze jest teraz zdrowie i życie. Najważniejsze dobro, jakie posiadamy, to życie i zdrowie, a zatem wszelkiego rodzaju działania, które są podejmowane i które są nakierowane na ochronę tychże najważniejszych dóbr, powinny zasadniczo dla każdego obywatela być rzeczą absolutnie najważniejszą. Wskazuje radca prawny dr Grzegorz Skrobotowicz. Poważne ograniczenia czekają Polaków po świętach. Od 28 grudnia do 17
15 stycznia zamknięte zostaną m.in. hotele, pensjonaty, stoki narciarskie, siłownie i baseny. Wiele branż związanych z turystyką stoi przed widmem bankructwa. O swoją przyszłość obawiają się też samorządy z regionów turystycznych. Wicepremier Jarosław Gowin zapowiada kolejną pomoc dla zamkniętych branż, a także dodatkowe wsparcie dla samorządów. Chcemy skierować także pomoc dla samorządów z tych obszarów, które najmocniej dotknięte są ostatnimi restrykcjami. Chcę powiedzieć, że będziemy proponowali, aby do tych samorządów skierowana została specjalna transza środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Szczegóły pomocy mają zostać ogłoszone w najbliższym czasie. Nie milkną echa po kolejnej profanacji chrześcijańskich symboli. Chodzi o okładkę magazynu Wysokie Obcasy, dodatku do Gazety Wyborczej. Pojawił się na niej wizerunek Matki Bożej w maseczce z piorunem i czarnym parasolem w ręku. Autorką grafiki na łamach dodatku do Gazety Wyborczej jest Marta Frey. Ilustracja przedstawia Matkę Bożą w maseczce z błyskawicą i z czarną parasolką, symbolami zwolenników zabijania dzieci poczętych. Opublikowanie przez tygodnik o ewidentnie feministycznej orientacji, lewicowej orientacji, takiej grafiki nie miało innego celu niż to, aby skrzywdzić szereg chrześcijan, dotknąć chrześcijan tym wizerunkiem. Mówi mecenas Bartosz Lewandowski z Instytutu Ordo Iuris. W związku ze skandaliczną grafiką do prokuratury ma zostać złożone powiadomienie o przestępstwie z artykułu 196 Kodeksu Karnego. Analizowane są również inne kroki prawne, w tym powództwo o zadośćuczynienie przeciwko wydawnictwu i autorce. Działania prawne, które są podejmowane, mają właśnie na celu zwrócenie uwagi na to, iż jest to nieakceptowalne w systemie prawnym Polski, aby tego rodzaju prowokacje niespecjalnie wyrafinowane przeprowadzać. Jednak to nie pierwsza tego typu profanacja. To się wpisuje w pewnego rodzaju ciąg zdarzeń, który ma tak naprawdę deprecjonować poglądy katolickie w sferze publicznej. Temu nie wolno ulegać. Trzeba jasno wyrażać swoje stanowisko. Wcześniej w aureolę Matki Boskiej Częstochowskiej zostały wpisane barwy symbolizujące środowiska LGBT. Do licznych profanacji dochodziło także podczas protestów po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. aborcji eugenicznej. A to już figura świętego Józefa w Pile. To wymaga odpowiedniej reakcji i przepisów prawa, mówi Andrzej Michałowski ze Stowarzyszenia Godność. Trzeba po prostu być stanowczy i karać, mieć artykuł, który mówi, że nie tylko, bo ktoś tam mówi, jakie uczucia, co to są uczucia. Jeden mówi, że uczucia są, ja obraziłem, a drugi mówi, a mnie, moich uczuć nie obraził. Obraża się nie tylko uczucia, obraża się symbole naszej wiary. Wciąż brakuje odpowiednich przepisów, które rzeczywiście chroniłyby uczuć religijnych w Polsce. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Romanowski podkreśla, że tutaj przede wszystkim sądy nie stają na wysokości zadania. Aktualny standard orzeczniczy jest zdecydowanie poniżej oczekiwań, poniżej standardu strasburskiego. To także zapisy w innych aktach prawnych. Kodeks wykroczeń pozostawia wiele do życzenia. Ten standard ochrony, co ostatnie lata, ostatni rok pokazał, kodeksu pracy jest również niewystarczający. Też ochrona cywilnoprawna, więc jest wiele na pewno tutaj rzeczy do zrobienia i pracujemy nad tym właśnie w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości, żeby właśnie te przepisy były bardziej precyzyjne. Dlatego też w celu monitorowania przemocy wobec katolików Ministerstwo Sprawiedliwości finansuje z Funduszu Sprawiedliwości ośrodek badania przemocy wobec katolików. To spowodowało, że jest teraz kilka organizacji, które właśnie monitorują różnego rodzaju zachowania o charakterze kryminalnym, właśnie naruszające wolność religii, wolność słowa i to rzeczywiście działa i jest potrzebne. Wobec aktów znieważania miejsc kultu jest także reakcja ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Prokurator generalny skierował wniosek o uchylenie immunitetu posłance lewicy Joannie Scheuring-Wielgus.
Ma to związek ze śledztwem, jakie w październiku wszczęła toruńska prokuratura. Chodzi o złośliwe przeszkadzanie w wykonywaniu aktów religijnych, między innymi przez Szojring Wielgus. Za ten czyn grozi grzywna, kara ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności do lat 2. Osoby dotknięte finansowo przez pandemię koronawirusa dostaną dopłaty do czynszów, a gminy wsparcie w budowie mieszkań, mówi wicepremier Jarosław Gowin. Pomoc zapewni ustawa, tak zwana społeczna część pakietu mieszkaniowego. Niestety nie sprawdza się program Mieszkanie Plus. W Polsce 150 tysięcy rodzin wciąż czeka na mieszkanie. Jak mówi wicepremier Jarosław Gowin, poprawa sytuacji mieszkaniowej Polaków jest jednym z najważniejszych zadań rządu. W piątek prezydent podpisał ustawę zmieniającą wsparcie rozwoju mieszkalnictwa. Wesprze ona najemców dotkniętych ekonomicznymi skutkami pandemii. Dodatki mieszkaniowe wzrosną o dopłatę do czynszu. Kwota wypłacanego przez 6 miesięcy wsparcia będzie mogła wynieść nawet do 1500 zł miesięcznie i pokrywać do 75% stawki płaconego czynszu. Dopłaty udzielane będą też wstecz na spłatę zadłużenia czynszu. Dopłaty uzyskają również osoby korzystające z programu Mieszkanie na Start bez zdolności czynszowej. O 20% niższy czynsz mogą uzyskać lokatorzy z Towarzystw Budownictwa Społecznego. Będzie też wsparcie dla gmin, które budują lokale mieszkalne. Pomocny będzie tu Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa z budżetem 1,5 miliarda złotych, mówi wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka. Środki z niego otrzyma każda gmina chcąca założyć lub przystąpić do istniejącej społecznej inicjatywy mieszkaniowej lub TBS. Wsparcie wyniesie do 3 milionów złotych w przypadku obejmowania udziału w nowej spółce. Jeśli w gminie funkcjonuje już TBS i chce zbudować kolejny budynek, otrzyma do 10% kosztów planowanego przedsięwzięcia. Zwiększy się bezzwrotne wsparcie dla gmin z Banku Gospodarstwa Krajowego. Wsparcie to przyznawane gminom w związku z realizacją inwestycji mieszkaniowych zostanie zwiększone z 20% do 35% w przypadku inwestycji polegającej na budowie społecznych mieszkań czynszowych oraz 35% do 80% w przypadku budowy mieszkań komunalnych. Dotychczas gminy otrzymywały dofinansowanie po zakończeniu budowy. Teraz środki trafią już w trakcie realizacji inwestycji. Gminy skorzystają z gruntów z Krajowego Zasobu Nieruchomości, mówi jego prezes Bartłomiej Drudziński. Podpisaliśmy już ponad 57 porozumień o współpracy. Obejmuje grunty o powierzchni ponad 435 hektarów, gdzie według naszych szacunków zostanie wybudowane około 18 tysięcy mieszkań. Trwają dalsze prace nad projektami, które rozwiną politykę mieszkaniową gmin. Aby systematycznie zwiększać opcje zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych ich społeczności. Własne mieszkanie osobom bez zdolności kredytowej i bez szans na lokal komunalny zapewnić miał zainaugurowany w 2016 roku program Mieszkanie Plus. Gminy i TBS-y otrzymują preferencyjne kredyty budowlane i remontowe, a nowi lokatorzy dopłaty do czynszów. Plan był ogromny, o czym mówił w 2018 roku premier Mateusz Morawiecki. W 2019 roku, to jest moje zobowiązanie, ma być w budowie 100 tysięcy mieszkań z tego programu. Rzeczywistość jest inna. Do dziś wybudowano 1017 mieszkań, między innymi w Jarocinie, Gdyni i w Wałbrzychu. W budowie jest ponad 2200 mieszkań, między innymi w Toruniu, Katowicach i Świdniku. W Radomiu do 124 mieszkań lokatorzy wprowadzą się w październiku przyszłego roku. Program nie spełnia oczekiwań, mówi doktor inżynier Bogdan Sedler. To nie tylko kwestia kosztów, ale też konkurencyjności. Oczywiście, że jest konflikt interesu z deweloperami, bo jeżeli w Gdańsku, w dobrych lokalizacjach, na przykład nadmorskich, ceny metra kwadratowego dochodzą do 15-17 tysięcy złotych za metr kwadratowy, no to już jest przesada i tutaj przebicie jest więcej jak dwukrotne. Program wymaga poważnych zmian, zaznacza ekonomista Wojciech Gnat. Jego usprawnienie i poprawienie działalności, przyspieszenie jego realizacji powinno być jednym z priorytetów rządu w obecnej kadencji. W ubiegłym roku w całej Polsce wybudowano w sumie 207 tysięcy mieszkań. Bogdanka będzie wydobywać węgiel energetyczny w Polsce najdłużej. Ma także szansę być miejscem pracy przy wydobyciu węgla koksującego, poinformował wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Pomysł na to, aby obok
po roku 2025 wydobywać węgiel koksowy, jest pomysłem, który dobrze wpisuje się w politykę rządu. Gwarantuje utrzymanie tego biznesu i dobre miejsca pracy dla pracowników. No i wreszcie wpisuje się w politykę Unii Europejskiej, która węgiel koksowy uważa za pierwiastek krytyczny w Unii Europejskiej, niezbędny do produkcji przemysłowej. W związku z tym ceny, które jest w stanie węgiel koksowy na rynku osiągać, gwarantują, że ten biznes jest i będzie przez kolejne lata opłacalny. Biznesmen Leszek Czarnecki nie trafi do aresztu w związku z aferą GetBack. Warszawski sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury w tej sprawie. Śledztwo w sprawie tzw. afery GetBack zostało wszczęte 24 kwietnia 2018 roku po zawiadomieniach przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Postępowanie dotyczy wyrządzania szkody majątkowej o wielkich rozmiarach, prowadzenia ksiąg rachunkowych wbrew przepisom i podawanie nieprawdziwych informacji. Dzisiaj odbyło się posiedzenie aresztowe w sprawie Leszka Czarneckiego. Prokuratura Regionalna w Warszawie trzeci raz próbuje pozbawić biznesmena wolności. Jednak ten i tym razem się nie pojawił, przebywa za granicą. Swoje niezadowolenie wyrażają pokrzywdzeni obligatariusze GetBacku. Uważamy, że pan Czarnecki powinien wreszcie skonfrontować się tak naprawdę z poszkodowanymi, przedstawić swoje stanowisko i jak widzi, jakie widzi możliwości, jeśli chodzi o naprawienie szkód, które wyrządził. Mówiła pełnomocnik poszkodowanych Ewa Głowacka. Prokuratura twierdzi, że Czarnecki ukrywa się za granicą. Co więcej, według opinii biegłego lekarza nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do pozbawienia Czarneckiego wolności. Prokuratura w październiku dokonała zabezpieczeń mienia biznesmena na znaczną kwotę. Mogło to być nawet 100 milionów złotych. Jednak to o wiele niższa kwota niż suma wyrządzonych szkód. Obligacje GetBacku nabyło blisko 2000 osób za kwotę 731 milionów złotych. Do Bejrutu dotarł transport humanitarny zorganizowany przez papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Dzięki niemu obdarowanych zostanie kilka tysięcy libańskich rodzin. O szczegółach z Libanu mówi dyrektor sekcji polskiej stowarzyszenia, ksiądz profesor Waldemar Cisło. Libańczyków poszkodowanych w wybuchu sierpniowym otrzyma takie paczki żywnościowe oraz to, co jest potrzebne do utrzymania higieny. Wiemy, że również koronawirus nie ominął Libanu. Dzięki życzliwości pana premiera Mateusza Morawieckiego, jak również ofiarności naszych indywidualnych darczyńców, 10 tysięcy rodzin w Libanie doświadczy polskiej solidarności. Po raz kolejny, dzięki państwa życzliwości, siadając w święta do stołu, nie zasiądą do pustych stołów. To jest wasza zasługa. Sytuacja w Libanie jest dramatyczna. Sytuacja polityczna, rząd niestabilny, nie ma go właściwie. Wybory nie przyniosły rozwiązania tego problemu. Sytuacja ekonomiczna, żeby uświadomić, jak jest trudna. Kiedy byliśmy w sierpniu, kurs wymiany dolara na funta libańskiego wynosił 7 tysięcy. Dzisiaj mamy 8. Ciągle rośnie. Ludzie nie mają pracy, nie mają pieniędzy na żywność, nie mają pieniędzy na leki. Bardzo państwu w ich imieniu dziękujemy. 10 tysięcy rodzin jest wdzięcznych Polakom za to, że okazujecie im solidarność poprzez takie instytucje jak Pomoc Kościołowi w Potrzebie, jak Fundacja imienia ojca Werenfrieda. To jest ten piękny gest solidarności. W Libanie nazwa Polska brzmi dumnie. Za to wszystko państwu dziękujemy. Ksiądz Waldemar Cisło, Pomoc Kościołowi w Potrzebie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Szczęść Boże. To informacją kończymy. Wszystkim państwu dziękuję za uwagę. Z Panem Bogiem.